Helicon Numbat, czyli taki chest bag od Helicona z serii bushcraftowej. W zasadzie to mój ulubiony grat, ulubiona torba od Helicona. Jest to w zasadzie taki typowy chest pack. Mamy tutaj dużo mocowań na mole. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj pionowo raz, dwa i taki wsuwany tutaj dynks. Uszy, do których możemy przymocować jakieś sznurki. Te takie przedziurawione. W zasadzie wszystkie te mole też mają takie dziurki, do których możemy przymocować jakiś sznurek. Otwieramy to sobie zamkiem. Zamki są YKK, więc całkiem spoko. Mamy tutaj taką regulację, która nam pozwoli ustawić sobie, jak chcemy mieć, jak chcemy, żeby szeroko nam się otwierał ten wynalazek. Natomiast ja go zazwyczaj trzymam tak na maksa. I mamy tutaj mnóstwo miejsca na różne graty. Mając to z przodu, to w ogóle nie przeszkadza. Nie zawadza, nie mamy żadnych toreb ani z tyłu, a wszystko mamy pod ręką, mamy to praktycznie przed sobą, więc łatwo też coś tutaj wrzucić, wyciągnąć. Często tutaj mam telefon, używam też często tego jako takiego przenośnego stolika na różne rzeczy, który w biegu potrzebuję gdzieś położyć. I ma to mnóstwo różnych kieszeni. Mamy tu z przodu dwie kieszenie na takie gumki. Dość elastyczny ten materiał jest. Mieści się tutaj spokojnie telefon średniej wielkości. Używałem tego czasami w ten sposób. I to w takim dość dużym case'ie. No to jest akurat o tyle spoko, że jeżeli coś tu wsadzimy, to nam nie wypadnie, bo mamy taką klapę z gumką tył. Tył mamy z takiej siatki. To jest klasyczna siatka, która jest we wszystkich plecakach Helicona. Z oddychalnością szału nie ma, ale nie ma dramatu też. Mamy tutaj dookoła takie zaczepy. Cztery takie zaczepy mamy. Tu. Ja tu mam karabinek przypięty z rękawiczkami. Na dole z kolei mamy taki element, w którym można coś wsunąć z elastyczną taką taśmą, z taką gumą elastyczną. Można tutaj coś przyczepić. Ja akurat za bardzo tego nie używałem. Okazjonalnie w zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o system, tak zwany system nośny, mamy tutaj z tyłu taką siatkę i cztery paski. Jeżeli chodzi o środek, mamy tutaj od frontu dużą kieszeń na zamek. Bardzo obszerną. Potem dwie mniejsze kieszenie. W dalszej kolejności cztery jeszcze mniejsze kieszenie. Tu mamy kolejne tego typu szlufki, że możemy doczepić coś, jeszcze jedną przegródkę, gdybyśmy potrzebowali. Z tej strony mamy kolejną dużą kieszeń, jeszcze jedną dużą kieszeń, cztery mniejsze. Czego te środkowe są dość szerokie, mogą się bardzo dość znacznie rozszerzyć, także możemy tutaj spokojnie wsadzić tak na moje oko grubego Ledermana bez najmniejszego problemu. I z frontu mamy jeszcze takie gumki, więc możemy tutaj też coś przymocować w ten sposób. Tu mamy u góry rzep, takie mocowanie. Od tej strony mamy mapnik albo coś takiego na dokumenty. Ten element się wyciąga,
Być może nie jest to jakoś super łatwe, ale jest to możliwe. Możemy sobie to zdjąć i mamy wtedy taki wielki wór bez tej przegródki. Teraz to zamontujemy z powrotem. Klik. I mamy z powrotem. Teraz możemy to zamontować tak jak było. Zapinamy. A tu mamy całą ściankę z rzepa, więc możemy sobie poprzyczepiać tutaj różne rzeczy, jak na przykład uchwyt do olejta. Całość jest wykonana z kordury 500D. Jest to dość mocna kordura, z tego co wiem, średnio przepuszcza wodę, także jest to w miarę wodooporne, może nie wodoodporne. Natomiast front jest z czegoś zupełnie innego, to jest jakiś materiał, nie wiem jaki, taki dość elastyczny. Teraz może te graty zapakuję z powrotem, które tutaj zazwyczaj mam. Jak wspomniałem, jest to moja ulubiona sakwa, której używam jak tylko mogę. W zimie jej nie nosiłem, bo miałem kurtkę i dużo kieszeni, więc nie bardzo widziałem sens jeszcze się opinania czymś takim. Natomiast jesienią i wiosną i teraz latem jest to najlepsza chyba z możliwych, najlepszy z możliwych sposobów na przenoszenie różnych rzeczy, żeby były pod ręką. Nie mam w zasadzie do tego żadnych zastrzeżeń, poza tym, że ta siatka z tyłu jest, mogłaby mieć tutaj jakieś miększe jakieś wykończenie, które by tak nie przeszkadzało, jeżeli sobie to krzywo założymy. Jeszcze jedna ważna rzecz, że to czasami koliduje z niektórymi systemami nośnymi plecaków. To znaczy, jeżeli mamy pas piersiowy, to musimy sobie to ułożyć tak, żeby to nie kolidowało, bo niestety coś za coś. Mój czepak. Zawsze go ze sobą biorę, jeżeli tylko mogę. No to jest chyba najlepszy sposób na noszenie różnych gratów podręcznych. Także trudno przecenić to ustrojstwo. Cały czas znajduję nowe dla niego zastosowanie. Ostatnio właśnie sobie karabinek wyczepiłem. Prawdopodobnie będę tutaj nad nami podczepiał te rękawiczki.